Dzień dobry Państwu. Jeszcze dwa słówka przed rozpoczęciem. Ja nazywam się Grzegorz Kulpa i odpowiadam za promocję i technikalia organizacyjne tego spotkania. Prosimy Państwa o chwileczkę cierpliwości. Czekamy jeszcze na ostatnich uczestników i zaczynamy dokładnie 2 minutki po godzinie 12, kiedy to przekażemy głos Przemkowi. Życzę miłego oglądania i do zobaczenia za chwilę. Przemku, możemy zaczynać. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarium. Dziś naszym bohaterem ponownie będzie aplikacja Remote Assist. Tym razem jednak wydobędziemy pełnię jej możliwości przy pomocy Microsoft HoloLens 2. Ja nazywam się Przemysław Szlaski, jestem konsultantem Microsoft Dynamics w firmie Anekis. Dziś zapraszam Państwa do świata hologramów. Na początku naszego dzisiejszego spotkania przypomnimy pokrótce, czym jest Remote Assist. Później przedstawimy urządzenie HoloLens 2. Następnie omówimy, czym jest rzeczywistość mieszana i czym różni się od VR, czyli pełnej rzeczywistości wirtualnej. W dalszej części przyjrzymy się, jak funkcjonuje urządzenie HoloLens 2 w połączeniu z aplikacją Remote Assist i zastanowimy się nad przykładem jej zastosowania. W tym celu przedstawimy symulację zastosowania HoloLens w praktyce, służącą pokazaniu możliwej redukcji kosztów w porównaniu do tradycyjnie stosowanych rozwiązań. Następnie zaprezentujemy wideo z naszą propozycją zastosowania urządzenia w firmie w celach serwisowo-szkoleniowych. Potem na przykładzie dwóch krótkich historii poznamy firmy, które już dziś wykorzystują technologię HoloLens w praktyce. Po prezentacji naszych case studies będziemy mieli czas na pytania dotyczące Remote Assist, czyli tak zwany Q&A. Na poprzednim webinarium rozmawialiśmy o aplikacji Remote Assist. Przypomnijmy, Remote Assist jest aplikacją, która umożliwia używanie urządzeń mobilnych lub Microsoft HoloLens w celu udostępniania wideo lub swojego widoku z urządzenia podczas rozmowy z osobą z naszej organizacji lub połączenia z użytkownikiem zewnętrznym za pośrednictwem wygenerowanego linku. Nasz rozmówca ma możliwość udzielania wskazówek w czasie rzeczywistym lub nawet rysowania instrukcji na obrazie udostępnianym przez użytkownika. Ostatnio jednak skupiliśmy się głównie na aplikacji mobilnej na smartfonie, co nie zawsze jest rozwiązaniem wygodnym. Naprzeciw temu wychodzi urządzenie, które pozwoli nam korzystać z Remote Assist. Gdy potrzebujemy obu rąk do zrobienia czegoś, a nasz rozmówca ma ciągły podgląd na to, co robimy, patrząc naszymi oczami. Mam przyjemność przedstawić przyszłość hologramów, czyli Microsoft HoloLens 2. Więc Microsoft HoloLens 2 jest to para inteligentnych okularów rzeczywistości mieszanej, opracowana i wyprodukowana przez firmę Microsoft. Jest następcą pionierskiego projektu Microsoft HoloLens, co odróżnia rzeczywistość mieszaną od rzeczywistości wirtualnej. Otóż w zwyczajnych goglach VR, takich jak na przykład popularne Oculusy, czy na przykład Indexy, użytkownik znajduje się w zamkniętym świecie wirtualnym. Jest on praktycznie odcięty od świata zewnętrznego. Okulary HoloLens
pozwalają umieszczać i śledzić hologramy w czasie rzeczywistym w naszym pokoju, biurze bądź też klasie. Zakładamy je jak kask ochronny i przy pomocy pokrętła w jego tylnej części dostosowujemy uchwyt do głowy użytkownika. Z gogli można korzystać bez zdejmowania swoich okularów. Wizjer można również podnosić, więc nie ma potrzeby częstego ich zdejmowania. HoloLens 2 nie posiadają żadnego kontrolera do obsługi hologramów. Używa się rąk i oczu. Wykorzystywana jest do tego technologia hand trackingu i eye trackingu. Urządzenie reaguje również na polecenia głosowe. W porównaniu do pierwszej edycji znacznemu ulepszeniu uległa imersyjność, ergonomia oraz jest szersza możliwość zastosowania urządzenia w biznesie. HoloLens 2 rezygnuje z procesora Intel pierwszej generacji, wprowadzając w jego miejsce Qualcomm Snapdragona 850, który jest najnowszym dziełem firmy Qualcomm. Dodatkowo oferuje rozszerzone pole widzenia i znacznie większą rozdzielczość optyczną, pozwalając jej na uzyskanie parametrów około 2000 pikseli na jednym oku. To pozwala na zwiększenie precyzji wyświetlanych hologramów, dzięki czemu użytkownicy mogą oglądać je z szerszej perspektywy, bez ograniczenia pola widzenia. HoloLens 2 to tak naprawdę komputer działający na dedykowanej wersji Windowsa. A w sklepie Microsoft jest oferta szeregu aplikacji kompatybilnych z HoloLensami. Jedną z nich jest właśnie Remote Assist, któremu przyjrzymy się dzisiaj w kontekście wykorzystania go dla tegoż właśnie urządzenia. Więc tak jak wspomniałem, HoloLens 2 to pierwszy produkt z systemem Microsoft Windows Core OS. Jest to system znany oficjalnie jako Windows Holographic. Jest wariantem systemu operacyjnego Windows Core, bardzo podobnego do poprzedniej wersji systemu HoloLens 1. Z punktu widzenia użyteczności, HoloLens 2 to pokoleniowy krok naprzód w stosunku do HoloLens 1. A to dzięki możliwości bezpośredniego dotykania hologramów i interakcji z nimi. Możliwość podchodzenia do hologramów i manipulowania nimi za pomocą rąk jest całkowicie nowym światem. HoloLens 2 nie wymaga wiele nauki. Bazuje na podstawowej potrzebie dotknięcia obiektu pojawiającego się przed naszym wzrokiem. Chęć wejścia w interakcję z obiektem wykorzystywana jest do obsługi interfejsu tego właśnie urządzenia. Widać to już w momencie jego uruchamiania, który odbywa się poprzez dotknięcie logo Microsoftu wyświetlanego na nadgarstku. Stąd użytkownik kierowany jest do dowolnego elementu w menu Start. Nawigowanie odbywa się na dwa sposoby. Poprzez sterowanie dotykiem lub wzrokiem. Po dotarciu do krawędzi tekstu wzrokiem okno jest automatycznie przewijane. Nowością, którą oferuje HoloLens 2 jest klawiatura holograficzna. Jest ona większa, a klawisze mają okrągły kształt dla podniesienia wygody użytkowania. To właśnie w goglach HoloLens 2 możemy używać znanej nam już aplikacji Remote Assist. Co więcej, istnieje również możliwość połączenia tutaj usługi Field Service, dzięki której łatwiej będzie nam śledzić wszystkie zlecenia realizowane za pośrednictwem Remote Assist i tworzyć z ich pomocą dokumentację przeprowadzanych zleceń. Zestaw ten jest dedykowany do użytku przy zdalnym serwisie skomplikowanych maszyn, ale mogą być również za jego pomocą prowadzone na przykład szkolenia, certyfikacje, a nawet egzaminy. Więc w jaki sposób HoloLens mogą przynieść oszczędność w firmie? Weźmy na przykład firmę produkcyjną, posiadającą całe linie produkcyjne ze skomplikowanymi maszynami, takimi jak prace hydrauliczne, roboty automatyczne, podajniki pneumatyczne i tym podobne. Firma sprzedaje swoje maszyny do klientów praktycznie z całego świata. Dla swoich maszyn oferuje również obsługę serwisową. W tym momencie wyszkoleni specjaliści stacjonują głównie w biurach we Wrocławiu i w Warszawie. Czas pracy takiego inżyniera jest bardzo drogi i podczas awarii lub konieczności serwisu takiej maszyny, na przykład w Brazylii lub Indiach, konieczne jest zorganizowanie delegacji dla takiego inżyniera. Niestety, taka delegacja generuje koszt.
Przelot do Brazylii w dwie strony to szacunkowo koszt około 4000 zł dla jednej osoby. Dodatkowo dochodzi koszt zakwaterowania w hotelu, który również w przybliżeniu wychodzi około 3-4 tysięcy złotych. Dalej dochodzą jeszcze koszty diety i osobowe. Tutaj też możemy ponieść koszty około 5 tysięcy złotych. W zaokrągleniu koszt całej delegacji w zależności od różnych czynników może wyjść nawet około 15 tysięcy złotych dla jednej osoby. A co gdyby taki specjalista mógł znaleźć się u klienta w kraju położonym nawet na innym kontynencie bez potrzeby wychodzenia z domu? Tutaj właśnie wkraczają nasze HoloLens. Taką usługę możemy przeprowadzić zdalnie, bez konieczności wysyłania wcześniej wspomnianej delegacji. Spróbujmy oszacować oszczędności. Koszt wysłania urządzenia HoloLens 2 najlepszą i najszybszą usługą kurierską zaokrąglimy do 1000 zł. Dodatkowo koszt pracy i przeszkolenia lokalnego pracownika również policzmy na około 1000 zł. Mogą również wystąpić jakieś dodatkowe koszty, więc dorzućmy do puli jeszcze 2000 zł. W sumie wychodzi nam tutaj w przybliżeniu około 5000 zł kosztu. W odniesieniu do delegacji, którą wcześniej szacowaliśmy, mamy tutaj ogromny potencjał na wygenerowanie olbrzymich oszczędności dla naszej firmy. Dochodzi jeszcze modny ostatnio aspekt ekologiczny. Wszak mniej podróży służbowych równa się mniejszej emisji substancji toksycznych do środowiska. Jest jeszcze kolejny, powiedzmy, że modny aspekt. No niestety nastały czasy, w których boimy się opuszczać nasze domy. Są to czasy pandemii COVID-19, prawda? Dlatego też możliwości i narzędzia, które umożliwiają pracę zdalnie, bez konieczności opuszczania domowego zacisza, są na wagę złota. No i HoloLensy dwójki jest właśnie takim złotem. Dają one możliwość wykonania pracy zdalnie, bardzo efektywnie i przede wszystkim bezpiecznie. Teraz zapraszam Państwa na prezentację wideo, którą przygotowaliśmy. Na prezentacji pokażemy, jak w praktyce wygląda wirtualny serwis przy pomocy HoloLens 2. Prezentacja składa się z trzech wybranych fragmentów, które zaprezentuję. Na wideo przeprowadzimy serwis pracy pneumatycznej, w którym serwisie pomogła nam firma Wire Solutions. Serdecznie zapraszam. Klap. Cześć Michał, cześć Staszku. Cześć, witamy cię. Cześć, dzwonię do Was. Dostaliśmy maszynę prasę pneumatyczną od klienta z usterką.
I w ramach szkolenia tu chcieliśmy ją naprawić. Jest taki problem z utratą ciśnienia powietrza gdzieś uchodzi. Okej, to ja niestety ci nie pomogę, ale na szczęście ze mną, tak jak zauważyłeś, jest Staszek Dołoż z firmy Wire Solution, czyli specjalista od tego typu maszyn i specjalista od Reichstaga. Cześć, Staszek. Więc on pomoże tobie i oddaje jemu głos i wizję i będziecie działać. Cześć, Stachu. Hej, Przemku. Poczekaj, wyglądę sobie wygodnie, żebym mógł wszystko widzieć. Tak jak wspomniałem, mamy gdzieś utratę powietrza, ucieka z maszyny, więc tym będziemy musieli się zająć. Tutaj z opisu, który mi przesłałeś, wywnioskowałem, że najprawdopodobniej jest to jeden z zaworów, więc musimy go zlokalizować. Pozwoliłem sobie przesłać ci tutaj zestaw części zamiennych. Dobra, dostałem go. Na początek proszę włącz mi ciśnienie i do maszyny chciałbym zobaczyć, co się dzieje, jak maszyna się zachowuje. Dobra, włączam. Ok, mamy utratę ciśnienia. Zacznijmy od lewej strony obudowy maszyny. Ściągniemy lewą ściankę i zobaczymy, czy gdzieś tam przy przewodach, przy podłączeniach nie rozszczelniło nam się coś. Dobrze. Potrzebujesz do tego klucz szpieniowy 2,5 i z lewej strony zamontujesz całą ściankę. 2,5. Tą ściankę, tak? Jak najbardziej. Super, dobra. Kręć wszystkie śruby i zobaczymy, czy w którymś punkcie ucieka nam ciśnienie. Dobrze. Jedna. Druga. Trzecia. Oj, menu mi tu zjechało. Ustawię gdzieś w miejscu, gdzie nie będzie mi przeszkadzać. Są trzy, cztery, pięć śrub, tak? Tak. Dobra. Dobra, zasłonka zdjęta. Okej, okay, teraz prawą ręką otwórz zawór i zobacz, czy na którymś z podłączeń nie ucieka ci powietrze. Dobra. Jest faktycznie tutaj jakby od tego... Tak. O, widzisz, no to tutaj to już wszystko wiemy. Mamy zlokalizowany, to jest zawór bezpieczeństwa do resetowania ciśnienia wewnątrz. Mhm. Aby do tego się dostać, odłącz w pierwszej kolejności w ogóle ciśnienie od maszyny. Więc odłącz przewód przyłączeniowy. Okej, odłączyłem. Bo tam idziemy w kierunku elementu roboczych maszyny i nie chcemy, żeby komukolwiek uszkodziło palce. Dobra. I teraz, Przemku, od czoła maszyny, jak zabierzesz rękę. Proszę zejść troszeczkę głową w dół, pokażę ci, gdzie masz pierwszą śrubę, którą należy zamontować. Ok, zatrzymaj się. Tutaj w tym miejscu mamy pierwszą śrubę, którą musisz kręcić. Dobra. Ona jest przesłowana, odkręć ją. Odkręcona. Z tyłu masz drugą śrubę, która jest bardzo dobrze widoczna, to nie muszę ci jej wskazywać. Też ją należy odkręcić i wtedy wyciągamy osłon. Mhm. Dobra, wyjęto. I teraz wyjmujemy osłonę. Osłonę wyciągamy od tyłu, czyli musisz tutaj sobie ją chwycić od dołu. Okej, okay, poszła. Świetnie. I do góry. Dobra, mam ją.
Następnie, będziesz potrzebował zapasowy zawór spustowy. Dobra, który jestem wysłałem, w kompletem tak. Części. Faktycznie, mam go. Klucz, maskę, dwunastkę. Dwunastkę. I demontujemy piętnastkę, piętnastkę. Piętnastkę. Tak? I demontujemy z przodu. Dobra. Okej, okay, wyszedł. Żeby teraz prawidłowo podłączać, żeby się nie pogubić, weź sobie drugi zawór do ręki, odłóż jeden przewód, podłącz od razu w odpowiednie gniazdo. Okej. Okay. Wciskamy to, tak? Tak, wciskamy do góry. A, i wychodzi. Tak, i wciskamy do tego samego miejsca. Okay. Jeżeli byś nie docisnął, całkiem możliwe, że może ci uciekać powietrze. Dobrze. Co? Sekundka. Mi się przewód w ręczkach ślizga. Troszeczkę może je wytrę. O, ładnie wszedł. Super. To przykładamy do otworu montażowego, nakładamy nakrętkę i skręcamy. Super. Dokręć tak z wyczuciem kluczem. Dobra. Okej. Okay. I teraz ręce zabieramy od maszyny, podłączamy ciśnienie i sprawdzamy, czy nadal gdzieś powietrze nam ucieka. Dobrze, podłączam ciśnienie i zobaczymy, zwalniam zawór. Otwórz zawór. Mhm. Cicho. Cisza, rewelacja. Czyli to była przyczyna, mhm. Wzięliśmy ją, wykluczyli, rozwiązali problem. Teraz odłącz ciśnienie, musimy poskładać maszynę. Dobra. Okej, okay, odłączyłem. Teraz popatrz sobie z przodu, stań od czoła maszyny. Tutaj, Przemku, ten element montażowy maszyny jest ruchomy. Który, bo nie widzę, jak zaznaczyłeś. Tak, już. Ten, tak? Tak, jak najbardziej. Faktycznie rusza się. Tak. I teraz nałóż obudowę, tą osłonę górną od przodu i wypozycjonuj sobie tak, żebyś miał otwory spasowane. Aha, okej. Okay, najpierw robimy śrubą. Śrubą od czoła, a potem zrobimy to od czoła. Dobra. Najlepiej będzie ci się schylić, spasować sobie otwory i kręcić. Wiesz co, podniosę troszkę lęsy, będę lepiej widział. Zobacz. Dobra. Doszło. Doszło. Jeszcze docisnę na sztywno. Dobra, jest. Udało się. Teraz Przemku, pokaż mi tył obudowy. Świetnie. Naszło ci tutaj na regulator ciśnienia. Spasuj sobie dolny otwór i przykręć śrubę. Dobra, jest na sztywno. Pozostało ci nałożenie lewej bocznej ścianki i maszyna jest sprawna i gotowa do pracy. Dobra. Thank you.
Okej. Okay. I ostatnio. Jeszcze na sztywno je damy. Cyk. 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 O, to jeszcze troszeczkę. I cyk, dobra. Maszyna gotowa do pracy i możesz oddać klientowi. Mam nadzieję, że mu długo posłuży. Z mojej strony jest to wszystko. Dziękuję. No. Że i tym razem się udało. Tak jest. Niezawodnie pomógł. Super. Budzi do swojego działu, więc Przemku, zawsze masz alternatywę. Powiem ci tak, jeżeli będzie mamy taki sprzęt jak Lensy, to jak najbardziej myślę, że żaden serwis, żadna naprawa nie jest wyzwaniem. Nawet dla zwykłych techników. Prostych, młodych techników po studiach. Dokładnie. I dlatego też zrobiliśmy ten film, żeby pokazać te możliwości. Dokładnie. Dziękuję bardzo, Przemku. Dzięki wam, chłopaki. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej. Pozdrawiam. Hej. OK. To był jeden z tylko z przykładów zastosowania HoloLensów. Jednakże już dziś firmy korzystają z HoloLens w celach serwisowych. Na przykład, świetnym przykładem z drugiej strony jest tutaj firma TysonCrab, która korzysta z HoloLens podczas serwisu WINT. Zobaczmy, w jaki sposób działają u nich HoloLensy i jak wspierają one pracowników TysonCrab. Over 1 billion people ride elevators each and every day. A fact that places the industry in a primary role to respond to the challenges of urbanization. Our mission at ThyssenKrupp Elevator is to drive the industry norm. We strive to do better and push the envelope for what we are doing. That is why we enable our people to use the latest technology possible and available. Using HoloLens technology helps us to serve our customers significantly better. Introducing HoloLens to our operations empower our more than 20,000 field service engineers to do their job better and more efficiently, increasing availability of elevators and escalators and making the job safer. It's all about dispatching a service technician using HoloLens in very different kinds of ways. So as soon as the technician puts on his HoloLens, he sees, I have a call, I need to go to this elevator. Then he sees a 3D picture of the elevator that he's going to work on. He can zoom into a part that also offers training opportunities. One of the major advantages of the HoloLens is that the service technician arrives at the job site better prepared than ever before. Because he has the relevant data available in the best format possible and in a variety of ways, he can tailor the data towards his needs. As soon as the technician puts on his HoloLens and looks at the elevator, he sees the historical notes first, telling him what has actually happened with this elevator before. This way, he has all relevant information right there without having to look at it, saving a lot of time, stress, and effort. On his virtual desktop, he gets all necessary information about the task orders he has to carry out with the latest safety alerts for that elevator. He pulls on a 3D, the replication of that part, then he changes into an exploded view so that he can actually see which part is causing the problem. Completely new and a major advantage of the HoloLens is that the technician is hands-free. One of the most important capabilities with HoloLens is to trigger a remote call to a subject matter expert. Call Heather. Hey Jeff, how are you doing? I'm replacing a door board out here, but I kind of wanted you to check a couple things out. Okay, let me take a look. Your JP3 is in the right position and your motor leads are disconnected, so you're good to go. The result, time saving and less stress for the technician. Tests have shown an enormous potential to increase productivity.
A job that used to take up to 2 hours, ending up with the necessity of the expert traveling to the site, can now be carried out on the first visit in less than 20 minutes. We at ThyssenKrupp Elevator are constantly striving to develop new technologies to meet the challenges of urbanization and build the cities of tomorrow. Po wypuszczeniu tak nowoczesnego urządzenia na rynek komercyjny, jak najbardziej, zaczęło powstawać wiele pomysłów na zastosowanie urządzenia w wielu branżach. Na wspomnianej już właśnie produkcji, serwisie, czy też w salonach samochodowych, albo w szpitalach i na uczelniach medycznych, gdzie studenci mają możliwość wzięcia udziału nawet w operacji chirurgicznej razem z chirurgiem, patrząc przez jego oczy. Albo na przykład takiemu chirurgowi może asystować wielu innych specjalistów bez potrzeby sprowadzania ich na salę operacyjną. Pewien producent samochodów japońskich, mówimy tutaj o Toyocie, stosuje HoloLens 2 na swoich liniach produkcyjnych przy procesie weryfikacji grubości lakieru. Toyota chwali się, że udało im się skrócić proces, który zajmował 2 dni pracy 2 osób, nawet do 2 godzin pracy dla 1 osoby. Posłuchajmy o tym, czym chwalą się nasi przyjaciele z Japonii. もともと AR の技術を調査していまして、そこにマイクロソフトの方から HoloLens というのが登場しまして、今までやれなかったことがこれでできるようになると、もう当時本当にショックを受けました。例えばこの膜圧の検査ですね。従来ですと 2人かける1日がかりの仕事で髪を切って車に貼り付けてということをしてたのですけれども、それが HoloLens だと 1人 が 2時間 で準備ができてしまうと、仕事の劇的な改革もできています。HoloLensの活用アイデアの一つに 仮想検討というのがございます。今回の東地図の例では、大型のレーザー溶接機の設備の入れ替えの例でございます。まず搬入搬出が可能であるかどうか、また置く位置も柱の位置が悪かったりだとか、他の設備との隙間がなかったりだとか、いろんなことが事前に検証できますので、HoloLens ならではの利点だと思っております。今回マイクロソフトからレイアウトという標準ソフトが発表されることになりまして、ぜひこちらの方を使っていきたいと思っております。 大変期待をしております。HoloLensを使うことで現場の人たちが困っているということに対して、彼らが見ているものを我々も体感的に同じ感覚で把握することができます。リモートアシストというのはまさにそれを実現するツールでございますので、私たちもどんどん使っていきたいと今考えているところです。HoloLensはただ単にデータを見せるだけの技術ではなく、ミクスドリアリティの具現化したデバイスだと思います。 ホロレンズを用いて我々の働き方も劇的に変わっていくと、また私たちもどんどん活用の幅を広げていこうとしております。 Przemku, nie słuchajcie. Zapomniałem się odmutować. Oczywiście. Tak, jak wspomniałem, są to tylko 2 z wielu przykładów firm, które już używają HoloLens 2. W internecie znajdziemy historię naprawdę wielu innych firm, gdzie Google znalazły swoje zastosowanie. Między innymi w sektorach meblowych, odzieżowych, a nawet w retailu. Technologia mieszanej rzeczywistości tak naprawdę jest już tu i teraz i nie tylko, nie widzimy jej tylko w firmach science fiction. Dla HoloLens powstaje coraz więcej aplikacji, które znajdują zastosowanie w firmach z różnych branż. Nowe firmy znajdują zastosowanie HoloLens 2 w swoim biznesie. Daje im to możliwość zostania pionierami technologii holograficznej w rzeczywistości mieszanej. Tak naprawdę, czy Państwo może widzą możliwości zastosowania w swoich przedsiębiorstwach HoloLensów? Jeżeli tak, to być może będziemy mogli Państwu pomóc.
Po dzisiejszej sesji zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do zadawania pytań w naszej sesji Q&A, w której postaramy się rozwiać wątpliwości, które mogły powstać podczas naszego spotkania. Na następnym webinarium przyjrzymy się innej aplikacji zintegrowanej z HoloLens 2. Będzie to Dynamics 365 Guides. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Teraz się włączę jeszcze raz, Grzegorz. Pozostanie mi parę minutek na sesji Q&A. Prosimy o zadawanie pytań. Poczekamy parę minutek na zdecydowanych. W tej chwili jeszcze nie widzę, ale może zaraz ktoś się przyłamie. Póki co nie widzimy jeszcze pytań. Poczekamy jeszcze 2 minutki. Jak co, to zachęcam do wysyłania również pytań do mnie osobiście na moim LinkedInie, bądź też na mój adres mailowy pszlaski@anegis.com. Wtedy odpowiem na pytanie osobiście, możemy nawet zorganizować jakiś call na Teamsie i mogę opowiedzieć bardziej szczegółowo, rozwiać wątpliwości, że je takowe się urodziły. Tak, widzę, że już osoby wracają do swoich zajęć dzisiaj. Także Przemku, dziękujemy bardzo za webinar. To ja dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszamy znowu jutro. Widzimy się znowu jutro. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Dziękuję bardzo i miłego dnia.